Pozostań w mieszkaniu. Tu jesteś bezpieczny. Z tego DVD dowiesz się, jak zachować się w przypadku pożaru w bloku mieszkalnym. Mieszkasz w wieżowcu. Zauważyłeś pożar w innym mieszkaniu. Co robisz? Pozostajesz w swoim mieszkaniu? Czy powinieneś je opuścić? Jeżeli zauważyłeś pożar gdzieś w bloku, nie opuszczaj swojego mieszkania. Jest ono zaprojektowane tak, aby stanowić ochronę przed ogniem i dymem. Pozostań w mieszkaniu. Tu będziesz bezpieczny. Jeśli pożar nie jest w twoim mieszkaniu, ale dym zaczyna do niego przenikać i droga wyjścia została odcięta, staraj się nie panikować. Straż pożarna jest już w drodze. W międzyczasie możesz wykonać kilka czynności, które mogą uratować ci życie. Zatkaj szczeliny wokół drzwi mokrymi ręcznikami lub prześcieradłami. Dym będzie się wznosił, pozostań zatem blisko podłogi. Jeśli nie ma dymu na zewnątrz, uchyl okno, aby pozbyć się dymu z twojego mieszkania. Zbij szybę tylko w ostateczności. Pamiętaj, pozostań w mieszkaniu, tu będziesz bezpieczny.